O matko, o, się obżarła. O matko, nie, brzuszek, co ty zrobiłaś? Ale mi niedobrze. To po co tyle żarłeś? No jak to po co tyle żarłeś? Przecież to było takie pyszne. Spójrz lepiej na piłkę. Pamiętasz ją? Ty, w sumie to nie, nie bardzo. Ech, dobra. Chodź za mną, znalazłam niezłe skarby. No nie, no jak? No dobra, poczekaj za mną chwilkę. Ojejku. Czemu ty mi każesz to dźwigać? Nie gadaj, tylko chodź. Zobacz. Wielkie pudło starych zabawek, naprawdę wielkie mi co? To są nasze stare zabawki. Coś ty taki zgorszniały. Pamiętasz na przykład to? Co to ma być? Bój. On mi na pewno spadł z szafy i go przypadkiem przytuliłem. Dobra, dobra, nie świruj. Nikomu nie powiem. Panie Alberciku, już panie Alberciku, spokojnie, nic się nie stało, tak, maluszku? Wszystko dobrze. Kocham cię, panie Alberciku, spokojnie. Odpoczywaj sobie, nic się nie dzieje, maluszku, pan Albercik. Było blisko. Wiesz co, coś mi świta tam, prawda, ale tak powiem ci szczerze, że bardziej przez mgłę. A co? Ej, brat, ja też chcę pograć. Daj spokój, nie umiesz grać. No weź! Spoko, a o co chcesz grać? O pana Albercika. Spoko, bo i tak przegrasz. Może i nie mamy profesjonalnego stołu, mamy jedną paletkę, ale nie martw się. Ty grasz tym. Ej! No co, chcesz grać czy nie chcesz grać? No dobra, chcę. Jedziemy. Co jest, jak ty to zrobiłaś? Nie, oddawaj mi tego papcia, bo wiesz co, to jest kwestia tej paletki. Ja bym z tą w życiu nie przegrał. Nie. To ostatni punkt. Musi mi się udać, bo inaczej przegram. Tak, wygrywam pana Albercika. Pan Albercik? Straciłem go. Dobra, nie zabiorę ci pana Albercika, ale za to przez cały rok wynosisz za mnie śmieci. Naprawdę? Dziękuję ci! Nawet nie wiesz, jak się bałem, że go stracę! O! Jest jeszcze bluza. Ej! Nie możemy iść do szkoły tak samo ubrani. Dobra, zrobimy tak. Jak będzie nam zimno, to najwyżej założymy bluzy, a teraz je ściągamy. Nie chcę wyglądać tak samo jak ty. Okej. No, to akurat było zabawne. I nie powiesz mi, że tego nie pamiętasz. Tak szczerze, to akurat wszystko pamiętam. Kawał wspaniałej historii. Wiesz co? Mam super pomysł. A może zrobimy jakiś dobry uczynek? Ale co masz na myśli? Oddajmy te zabawki do domu dziecka jako prezenty. Ale prezenty po świętach? No ale kto mówił, że prezenty daje się tylko w święta? No tak, świetny pomysł. Chodźmy do mamy, da ona nam papier świąteczny i wszystko pięknie zapakujemy. Świetnie, no idziemy. Kiślu, czy zdarzyło ci się kiedyś przegapić najnowszy odcinek Studia Tymbark? Powiem ci, że nie, ponieważ ja, moi drodzy, dostaję powiadomienie od chatbotu Tymbarka. Jeżeli wy chcecie wiedzieć o każdym najnowszym odcinku, wystarczy, że napiszecie do chatbota Studia Tymbark. Będziecie wiedzieli o każdym najnowszym filmie, także... Zapraszamy!